Od wielu lat realizuję działania w przestrzeni miejskiej, publicznej, ale też przestrzeni wiejskiej, bo to jest ważne. A jako Laboratorium Edukacji Twórczej zrealizowaliśmy wiele projektów, które właśnie nastawione są na ten typ działalności. Wychodzimy z jednego podstawowego, głównego założenia, że skoro ludzie niechętnie chodzą do muzeów, do centrów sztuki współczesnej, czy w ogóle niechętnie korzystają z instytucji kultury, to instytucje kultury muszą przyjść do nich. Ale oczywiście przychodząc do nich muszą też coś innego oferować, ponieważ nam jest bliska idea kultury czynnej, aktywnej, chodzi, prawda, o angażowanie, wciąganie tych, z którymi pracujemy. Wszelkie działania, które proponujemy w przestrzeni otwartej, są zawsze działaniami z ludźmi, którzy akurat tam się znajdują. W zależności od tego, jaka to jest akcja i czemu poświęcona, i gdzie się dzieje, i w jakim dniu tygodnia, i w jakim kraju, te akcje inaczej są organizowane. Czasami ludzie mogą poświęcić nam tylko minutę czy dwie, ale też zdarza się tak w takich projektach, szczególnie robionych w weekendy, w parkach, w sprzyjającej aurze, że zostają z nami nawet na kilka godzin. Więc to zależy po prostu od koncepcji projektu. Projekt Sztuka To, który właśnie teraz realizujemy, jest takim typowym projektem wielkomiejskim. To znaczy nie liczę na to, że przechodnie zatrzymają się tutaj na dłużej. Możemy ich zainteresować i wciągnąć w działanie na minutę, na dwie, trzy góra, zadając im pytanie, czym dla nich jest sztuka, a później te pytania, czy te odpowiedzi na to pytanie są zapisywane na takich białych namiotach, które są rozstawiane, ponieważ projekt ten formą nawiązuje do idei okupacji, która jest dzisiaj tak popularna. W tym wypadku mówimy o okupowaniu sztuki, czyli zajmowaniu, przejmowaniu sztuki. Stąd osobiste pytanie nadaje sens tej okupacji sztuki, bo wtedy my wiemy naprawdę, jeżeli wiemy, czym dla nas jest sztuka, to też wiemy, o co możemy walczyć, jakie mamy poglądy. Stąd tutaj od 2 godzin prosimy przechodniów o pisanie, najpierw zastanawianie się, a potem pisanie nam definicji, słów, koncepcji, czym dla nich jest sztuka. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie jest. Myślę, bardzo pociągające, no. Co ja mogę powiedzieć? Coś w tym jest, nie? Skoro widzę, ludzie się po prostu tutaj, no. To są przykłady jakoś, nie? Widać. Ale, no. Widać, że to rusza, no, po prostu ludzi, nie? Dzięki. W pewnym stopniu. No i to jest sztuka, tak na szybko. A to jest takie liternictwo, takie jak graficzerzy używają, nie? Czy... No, coś takiego. Ale to tak kartkami, to się tak No nie da, bo skleja. ja wiem, bo sprayem tak... No, ale lepiej to flamastrem. A, Flamastrem? dobra, no to dziękuję. Mieszkańcy Katowic nie różnią się w swoich reakcjach i odpowiedziach niczym od mieszkańców Warszawy, chociażby, gdzie realizowałem ten projekt dwukrotnie. Natomiast jest zauważalna różnica między zachowaniami Polaków, a na przykład Skandynawów, Niemców czy Amerykanów, którzy zdecydowanie łatwiej, szybciej i wręcz jakby sami zgłaszają gotowość do uczestniczenia w tego typu działaniach. My jesteśmy troszkę jeszcze nieoswojeni z tego typu aktywnością i najchętniej ją omijamy. Także jest w nas takiej mniej gotowości, mniej otwartości. No, można by długo teraz analizować, co się takiego wydarzyło i dlaczego tak się zachowujemy. Na początku nie umiałam zrozumieć, o co chodzi, bo podchodzę, a to nawet jak ktoś mnie zaczepia i się pyta, co to jest sztuka. No ale myślę, że jednak to jest dobry pomysł, ponieważ społeczeństwo tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, czym dla nich jest sztuka. To jest takie uświadomienie sobie tego i tak naprawdę przypomnienie sobie o sztuce, czym dla nas jest, co dla nas znaczy i myślę, że to jest bardzo świetny pomysł, żeby jeszcze napisać, żeby ludzie czytali po drodze, co to jest tak naprawdę sztuka. Sztuka dla mnie jest możliwością wyrażenia samego siebie. Jak wiadomo, sztukę można wyrażać na wiele sposobów, poprzez muzykę, poprzez jakieś, nie wiem, tworzenie jakiegoś malowidła, dzieła. Można dzięki temu przekazać swoje emocje, uczucia i co prawda też każdy odbiera to na swój sposób, ale myślę, że to jest taka możliwość powiedzenia o sobie coś za pomocą nie tylko słów.